Centrum Historii Zajezdnia odbyło się 4. Ogólnopolskie Forum Pracy w Kulturze. Co roku wydarzenie to jest organizowane w różnych miastach Polski. Tym razem akurat zostało ono zorganizowane we Wrocławiu. W ramach tego spotkania paneliści mówili m.in. o tym, jakie obecnie panują trendy, jeśli chodzi o sektor kultury w Polsce, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć pracownicy tej branży oraz jakie są scenariusze przyszłości, jeśli chodzi o kulturę w Polsce. Przede wszystkim dziękuję dyrekcji Zajezdni we Wrocławiu i pracownikom, że możemy wspólnie spotkać się i rozmawiać na temat rynku pracy. Rozmawiamy o liderstwie, a przede wszystkim to jest otoczone środowiskiem kultury, bo to centrum naszych zainteresowań jako Narodowego Centrum Kultury, mówiąc o menadżerach, o dyrektorach instytucji kultury, o animatorach, o wszystkich ludziach, którzy są związani z tym szerokim sektorem kultury. Centrum Historii Zajezdnia, dzisiaj spotykają się dyrektorzy instytucji kultury i osoby odpowiedzialne za kwestie HR-owe w instytucjach kultury z całej Polski. Rozmawiamy o wyzwaniach związanych z zasobami ludzkimi, z prawem pracy, z nowymi technologiami, z pracą z zespołami ludzkimi, a zwłaszcza z takimi wyzwaniami, które pojawiają się w związku z i nowymi technologiami, czyli ze sztuczną inteligencją, informatyzacją, globalizacją. W trakcie forum były poruszane tematy liderstwa wśród pracowników branży kultury oraz rozmawiano m.in. o tym, czemu młodzi pracownicy sektora kultury coraz częściej odchodzą do branży IT. Czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach właśnie to bycie liderem, no tutaj jest takim swoistym wyzwaniem dla niektórych? Jest i trochę też to wyzwanie wynika z tych bardzo dynamicznych zmian, których jesteśmy jakby częścią też. Zmian i pokoleniowych, zmian cywilizacyjnych, czy przekonań na temat bycia liderem we współczesnym świecie. Widzę takie bolączki często, jak rozmawiam z ludźmi z kultury, to bardzo wspólne pojawiają się takie tematy, które im nie odpowiadają, które IT poniekąd rozwiązuje i mam wrażenie, że ta tendencja w jakiś sposób się pojawia, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że to jest takie szukanie odpowiedzi, czy ta trawa jest po drugiej stronie bardziej zielona. Da się znaleźć ten złoty środek, ale trzeba właśnie rozumieć te potrzeby i z czym borykają się młodzi ludzie i w jaki sposób na nie odpowiadać, albo tłumaczyć, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Przede wszystkim to chcemy powiedzieć, jak ważny sektor kultury jest, że w tym sektorze można realizować swoje pasje, można podnosić swoje kompetencje, kwalifikacje, można mieć swój pomysł na życie, więc nieustannie śledząc to w różnych częściach Polski, bo jeździmy do bardzo małych miejscowości na wschodzie, na południu, na północy i na zachodzie, ale jeździmy też do dużych aglomeracji. Zbieramy te dobre doświadczenia i dziś właśnie spotykamy się na kolejnym forum, żeby rozmawiać o rynku pracy. Tym razem w wydarzeniu wzięło udział 230 osób z całej Polski. Echo 24, Nina Jewtuszenko.